Hej, czyli witajcie, z tej strony Gladki, z dzisiaj ze mną Ola. Jestem. Kolejny odcinek Ark Survival Evolved w koopie oczywiście. I będziemy się bawić dzisiaj z Baryonyxem. Taki jest przynajmniej plan. Udało nam się ostatnio troszeczkę bazę, powiedzmy, na live'ach poogarniać. Jeszcze nie jest skończona, więc nie chcemy wszystkiego pokazywać, chociaż na live'ie tak część widzieliście. Będziemy jeszcze robić. Nie wiem, jak to widzisz. U mnie też, niestety. Więc jest słabo. Niestety to się synchronizuje dobrze. Miałem powiedzieć, jeszcze będziemy robić jednego albo na pewno dwa live'y gdzieś tam między odcinkami, po to, żeby to troszeczkę bardziej tą bazę jeszcze dopieścić. To, Olu, ty musisz prowadzić. Bo ja nie wiem. No, do Baryonyxa, bo ja nie wiem, gdzie to jest. Okej. Polecimy sobie na konikach dzisiaj, bo stwierdziliśmy, że czemu nie. Ja mam dość latania. Nie widzi się całej mapy wtedy i mapa się mała wydaje, jak się cały czas lata. No, z konia też nie widać. Jest szybszy, nie? Mój konik jest trochę szybszy, tak. Mój konik chyba wszystkiego ma trochę więcej od twojego. No, wyższy poziom, 140, mój na 90 był. No. Nie widzę przez tą mgłę. Też nic nie widzę, wbiegłem w ścianę. Najlepsza zabawa na świecie. Wyprawa na kuniach. O, Dilo. Minęliśmy obydwa. Nie wiem, widziałam coś żółtego, ale... Coś malutkiego. Kuń. Mój na przykład jeszcze ma 344% obrażeń, nie? Nie wiem jak twój na przykład. Ale jako parka to mają bonusy, więc... Znajdziemy ci jeszcze jakiegoś na dobrym poziomie. Jeszcze się ta seria nie kończy. Więc jest naprawdę git. To na które te bagna? Na te bliżej czy na te dalej? Jedziemy. Nie wiem, w sensie, w takim sensie, na te dalej. Na te dalej. Mhm. To troszkę to potrwa, no trudno. Wyprawa musi trwać troszkę. Tak zwalniasz się, aż zastanawiam, czy ładujesz staminę, czy co? Nie, po prostu sobie przychodziłam. Aha, okej. Okay. No problemo. Stegosaurus Rex. To co byś chciała... No. Nie zawsze chcę skręcać tak, jak bym chciała, więc wiesz. A, co byś kolejne w ogóle chciała oswoić? Kolejne? Kolejne, po Baryonyxie, co by się przydało. W sumie coś jeszcze takiego, co sobie w wodzie dobrze radzi. Spino? Albo coś wodnego, albo kolejnego Baryonyxa. Bo Baryonyx też dobrze radzi sobie w wodzie? No, bardzo dobrze sobie radzi w wodzie. On jest szybki i w wodzie, i na lądzie. To... Nie wiem, ty chciałaś oswoić tą orkę jakąś, czy coś, orki z Majorki. No takiego wieloryba, powiedzmy. Jako waleń określony. No to chyba ich tu jakieś ogarniemy, nie? Na początek. Chyba, że megalodony jakieś polecimy. I jedno wystarczy, jak będzie już Baryonyx, już nie będzie trzeba nic innego oswoić takiego. No tak, no to megadodona na razie, można na przykład. Do parki. O, jak ładnie, jest jaki fioletowy tego. Też takie mamy w domku. Kwiotki. Ja nie mówię, że nie mamy, po prostu jest ładnie. Kiedyś sobie nie zwracałem aż tak na to uwagi, bo bardziej traktowałem mapę jako po prostu, nie wiem, element otoczenia, który jest. Bo i cały czas latałeś, a nie chodziłeś, widzisz? Tutaj też nie, jest no, na początku. Kwiatków. Na początku chodziłem. Tu jest taka ładna polanka. Laptol cię goni. Ja wiem. Rodony też mnie gonią, dlatego uciekam, nie skupiam się na tym. Ja sobie zygzaczkiem muszę biegać. A ty wziąłeś tego ptaka? Wziąłeś ze sobą w końcu tego ptaka? Wziąłem. Siup. Tu pojechałaś, dobra. Wyjadę, jadę na lewo, a ty pojechałaś na prawo, okej. Okay. Spoko. W każdym razie cieszymy się, że seria tam, powiedzmy, podoba wam się, cały czas sobie oglądacie. Jeśli chodzi o frekwencję na live'ach, to w ogóle ja nie mam pytań, bo to jest jakaś totalna masakra, co się tutaj w ogóle dzieje. To ładne. Co? No nie, parazał, taki biało... Rusiowy. Tu są dwa karna na wysokich poziomach, z tego co pamiętam, że nie podchodź. Nie chcę, dzięki. Tam jest 130 i chyba 140, coś takiego. Możemy to potem oswoić, tyle. Coś miałem, bo pytacie często, czy Ola będzie robiła jakieś streamy. Ogarniemy Oli streamy, ale jakby to powiedzieć... O co, strilasz w nie? Chcesz w nie strilać? Ja nie mam strzałek. No, to z dzidy pójdę.
Ściągam je? Ściągam. Proszę. Moja pomoc. Teraz ważki się będą zlatywać. Tu jest ten barier, nie chcę mi czy widzieć. W sumie, Krystianie, mam pomysł. Tak? Zrób lasso. A stać mnie? Nie tu. No, troszkę materiałów to. Lasso, nie mam teczu. No to zsiądź. Bio cię te. Ja się tu z nimi pobawię. Ważek cię goni. A ciebie wąż. Spoko, nie da rady. Koneł. Konieł, no. No i ginie. No ginie, a ona ma 145, dobra, wszystko jasne. Dobra, chciałaś lasso, tak? Tak, umiesz z tego korzystać? Nie, nie bawiam się tym jeszcze, ale mogę spróbować. No to mam nadzieję, szybko się nauczysz. Mam ci go tu przyprowadzić? Aha. Bo SD skręcasz. Właśnie tak trzymam i tak mówię, co jest, czemu nie skręca? Możesz go przyprowadzić, czemu nie? Zastanawiam się, czy go strzałą jakoś nie zwoi, bo nie chciałbym, żeby... Poczekaj, to ja go strzelę z tego, z longneka. Serio się zatrzymałeś w tym momencie? Dobra strzeliłam. O, to tak działa, dobra. Czyli od razu rzucam. Chodź ty do mnie. No po prostu, żeby mnie nie gryzł. Halo, ale on miał być na mnie zagrywany. Nie, a po co miałem go na to lasso złapać? Może byś się nauczył, bo to się przyda jeszcze nieraz. Aha. I żeby nie uciekł, kiedy będzie miał już dużo torporu. Widzisz? Chodź tu. No czekaj, nie ruszaj go, bo ja muszę w niego trafić. To on sam się rusza. No ja nic nie robię, ja go trzymam tylko. Ja nawet się nie mogę obejrzeć, zobaczyć co on robi. Widzisz, on sobie skacze. Widzę. Nie mogę go trafić. O Boże. Halo, no. Serio, Ola. Ale ja go nie mogę... Sarkoidą, widzę. No to dobra, to uciekaj z nim na razie, chodź. Do przodu. Tu pod górkę chodź po prostu. Poszedł. Jak poszedł? No, normalnie, zleciał. A. Dawaj do mnie. Sarko. Wiem, że jest Sarko. Uczę się na razie z tego korzystać, nie? Nie możesz shiftować cały czas, tylko musisz... wąż. Ja wiem, ja bardziej się martwię tym, że trzy Sarko za tobą idą. Ty tutaj pod górkę musisz iść, tu gdzie ja jestem, halo. Spoko, ja staram się tak, żeby się zablokowały. Tu. Chodź, Barybonyx. Chodź za mną. Halo, gdzie ty chcesz uciekać w ogóle? Ła. Dalej mnie gonią? Nie widzę tych Sarko. Nie gonią cię już. No. No to, okay. No to Baryonyx. Kumun. Dasz radę? Stań na wprost niego, będzie ci łatwiej. No tak, tylko że w tą stronę co biegnie. Tylko że on ode mnie ucieka, o to chodzi. No nie wiem, no ja go nie widzę, więc ci nie pomogę. Śpi? Już, śpi. Ola! Jadę! Jedziemy z nim do domu? Hej. Chodź, pojedziemy z nim do domu. Nie! No chodź! Chodź do domu z nim, pojedziemy. Nie, bo on będzie ten, bo coś no się chodź, zaatakuje no. I straci. No chodź do domu z nim, pojedziemy. Nie, Krystian, nie idziemy no, z nim. No zobacz, ciekawiej jest. No ja widziałam, ale on, nie, on nie lubi skakać. Jaka głupota. To jak z tym usypianiem na skorczu, nie? Pamiętasz? Tak. Dobrze, Krystianie. Nauczyłam cię korzystać z mewy? Potrafisz, czy mam z tobą iść? Wąż! Wiesz. To sterowanie się trochę przestawia w trakcie tego, nie? I tak. To co, rybki trzeba? Halo?
No, myślałem, że dostał, ale chyba nie dostał. Nie. Przynajmniej na to nie wygląda. Ładny kolor ma, podoba mi się. Mrówek, 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 a mnie... Tego, a mnie... O. Dlatego, żeby mi go nie uderzył. Wiem, dlatego się odsunęłem, a mi koń oczywiście postanowił jeść w tamtym momencie, nie? Ja te rzeczy zbiorę, żeby tutaj nic nie przyleciało złego. Spoko. Nie ma problemu. Ja się teraz... serio, wąż. Kolejny. No trafiaj go. Tą pałką. Może ile tu jest tego zła? Wszystko tu łazi. On aż tak szybko nie traci tego torporu. No ja jak coś to mam narkotyki i tak, nie? To co, ty po rybki poleciałeś, czy mam z tobą? Gdzie jesteś? Ja się zastanawiam, gdzie my w ogóle jesteśmy na tych bagnach. Aha, ty nie znasz w ogóle tego miejsca. Tu. Wiesz co, nie oswajam tutaj chyba ani razu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Znaczy, miejsce kojarzy, o, tak? Kapro, kapro. Wiem, że to jest przy tych, przy bagnach, tak? Ale nie byłem jakimś wielkim fanem oswajania w tym miejscu. Plus nie było to jakoś super blisko mojej bazy, nie? Dobra, to ja podjadę sobie tutaj, bo mam tego. Mam wodę, tak? To sobie tu po prostu... O Boże, kapro. Nie, dzięki. To jest karno jeszcze. I wąż. Boże, ile tutaj tego się nazłaziło. Nie wiem, ten karno mnie goni? Może ten karno mnie goni? I wąż no też, o Jezus. No mywa mi tą piranię złapała. Karno 140. Karno. Dzięki. O nie, o nie, kapro. Fuck me. Gdzie masz? Kapro też na 140. Wiesz? Szczęście masz. To się nazywa fart. Co za porażka. Ja sobie normalnie tutaj na bagnach łapię rybki. Tak, na bagnach? No, w tym samym miejscu. Ty nie wiem po co pobiegłeś, zaraz się zgubisz. Nie mam celownika, więc ciężko mi stwierdzić na... O. Zaraz zobaczę, jak ichtiornis działa. O. Za 666 mi ichtiornis uderzył mega piranie. Chodź, chodź. Chodź tu do mnie, Krystian, bo ja sobie już prime. A ichtiornis, gdzie ty lecisz? Nie wiem, tłumaczyłaś mi w ten sposób, ale widzę, że mój ichtiornis tak jest upośledzony dalej. Na rybę musisz go rzucić i on sobie chwilę polata. Robię mu pick-up. Musi być na follow na mnie, czy... Nie, nie. On no nie dobra. Musi być. Wchodzę do wody. Biorę sobie kuszę, żeby nawet mieć... do wody nie musisz chodzić, musisz po prostu dwa razy F, żeby zrzucić ją i żeby było twój celownik, powiedzmy, nakierowany na rybę. Podleciała i wróciła do mnie. A nie wiem, moja mi normalnie i nie przyniosła zbiera. Mi nic. Moja mi normalnie zbiera. Nie wiem, ta jest tu pośledzona. Tamta też mi wcześniej działała, ty nie umiesz. Nie wiem, może ja nie umiem, może to ja nie umiem korzystać z tego. No cóż, w takim razie wiem już przynajmniej, jakimi stworzeniami nie będę się bawił w przyszłości. Fajne są te mewy, będę chciała taką na wysokim poziomie. Głupie. Fajne są. Nie lubię. Bo nie umiesz się tym posługiwać. Tak, bo tak jak nie umiesz grać w grę, jak nie umiesz grać w grę i przegrywasz co czas, to mówisz, że gra jest głupia. No masz, chodź, chodź kozaczku. No, co chcesz? No masz, weź sobie, masz, czekaj, czekaj, tą se weź, tą upośledzoną. Nie, tą. Wziąłeś swoją. No i gdzie no. Tamta jest? Jestem ślepa. Nad tobą? Tak. A. No chodź. No kumun! Kumun, kumun, kumun. No pokaż. Czekaj, czy ona jest na... jest. Halo, halo. Hunt and retrieve. No tak. Widzisz, że ona żyje swoim życiem. I co, gdzieś tu są jakieś ryby? No są, muszę no. I mega piranie na przykład. No i rzuciłem twoją, okej.
Widzę, ty nie potrafisz. No on leci za mną, no. No patrz, czekaj. Czekaj, mam rybę, mam tego, mam ptaka, tak? Tu jest mega pirania i co? Mam na nią dwa razy F kliknąć, tak? No tak. Kliknąłem dwa razy F. No. Brawo. Wow. I tym razem zadziałało. Nie mam pytań. Ja już mam prime'a wystarczająco, Krystianie. Ja mam 4. Ale myślę, że i tak będziemy musieli nazbierać, że bo on się szybko, widzę, psuje. A tak. Lepiej, żeby tamten pogłodniał sobie. Proszę. Są tu jeszcze jakieś rybeły? Co? No potrenuj sobie. Wejdź do wody, niech piranie podlecą. Ja nie wiem, czy tu jeszcze ciężkie? Są jakieś ryby. Tam są jeszcze jakieś ryby. Ciężkie, nie ciężkie, choć... Gdzie on poleciał? Czemu... Gdzie jest ten ptak? Czemu tu poleciał? What? Nie wiem, dalej nie uważam, żeby to była jakaś super... Jakaś technologia, wow, potrzebujemy mewy, która łapie ryby, wow! Czy to jest sarko? To jest martwy. Ty coś zaatakowałaś, czy? Mhm. Ej, kapro! No wiem. O, nieważne, to był piąty poziom. Zdzieliłaś go na hita. Jeszcze idzie ten wunsz. Tu jest Koel, okej. Boom! Za 130. Teraz będziesz cały czas łowił. Nieprawda. Czemu tak myślisz? Nie będzie tak. O, 13 prime'ów za to dostałem. Wiele osób też pytało, skąd, z jakich krzaczków najlepiej zbierać rzadkie kwiaty. Na bagnach są takie fioletowe krzaczki, jak tutaj widać. Wystarczy chwilę pochodzić i się dostaje. Takie krzaczoraki i pouderzać tego. Czymś. Tak. Żeby co, żeby paracera? Żeby paracera nie uderzyć. No to byłoby fajne w sumie. Patrz, ale fajny jest taki czarny. Tutaj masz pełno ryb. Wow. Boom. Zobacz, jak ja jestem profesjonalny łowacz. Czy coś. Ta, se ją wołaj, ona jest upośledzona tamta, mówiłem ci. Widzę, dobra zabawa, Ola. Mhm. Nie wiem, o co ci chodzi. Nie wiem, ja nie lubię tamtej mewy. Możemy się wymienić. Dobra, ale chcę zobaczyć, czy nic go nie bije. No co, nie chcesz się wymienić? A dla mnie to nie ma różnicy. Spoko, to się wymieniamy. No dawaj tutaj do góry. Ola oficjalnie approved. Dobra, idę. Lecę do ciebie. Na kuniu. Pyk, 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 pyk. Może go na lasso i do bazy? Nie. Rzucasz moją? Nie, myślę, że jeszcze musi mu spaść. Myślę, że i tak będziemy musieli płać, bo ty się za szybko ten. To co, mówisz, chcesz się wymienić? Już się wymieniliśmy. A, tej czarnej nie lubisz, o to ci chodziło. Tak, nie lubię tej czarnej, jest głupia. O, widzę te karno. Dobra, to... 20. O, halo, mam pijawkę. A gdzie? Nie wiem. Ona... A na ogonie myślałem, że gdzie indziej się przykleiła. Jakie zło. Wiesz. Bo chcę kliknąć right i nagle jest hold to remove leech, nie? Mhm. Więc śmiesznie. A Katina myślę, co sobie by tu chodzi porobić w tym czasie, kiedy on będzie sobie głodniał. Nic, wrzuć mu już po prostu to i tyle. Nie, bo to się będzie psuło i byśmy musieli i tak iść. W stworzeniu się psuje 15 minut.
Ja, bo tu żaba pływa jak pośle. Aha. Nie wiem. Jakieś tam żabki były, ale to... Ale słabe poziomy. O, kapro na 120. Ja tam mam takiego farta, że jak mnie coś zaatakuje, to ma wtedy 140, nie? To mówię, to wtedy ma 140, a tego, a... To co, mam już mu dać, mówisz? A no to poczekaj, to ja już idę do ciebie. Tu. Jesteś już na górze? No tak. Jesteś już na górze, widzę. Herkulis. A dużo masz tego Prima? No, trochę mam. Dobra, jestem. To ja wyciągam. 7. To ja wyciągam ten też. I można włożyć. Dobra, ile mu daję tego? 50? O, to 20 daje, albo 25, więc... 130 i 60 coś. No to spoko. Myślałem, że to cięższe jest do tego, do oswojenia, szczerze. Szkoda, że ten, że siodło obrazu nie mamy. I tak będzie biegł za nami, więc... Na pasywkę się go nie wrzuci wiem, i tyle. Pobiegam, może jeszcze jakiś będzie tutaj gdzieś, co byśmy dwa od razu mieli. A po co ci dwa? Może się trafi, no bo parki i tak zbieramy. Parki. Koparki. Co my to tam się przebiegnę. Mamy? Baryonyx. O, jaka ładna żaba, ale by ci się spodobała. Różowa? Nie. Taka w kolorze... Nie powiem tego na głos. Taka żółta bardzo. Żółto-brązowa. Beznadziejna jest. Mi się osobiście nie podoba, przynajmniej. O, a ja czarną znalazłam żabę. Na 5. To grubo. Super poziom. No dobra. Możemy wracać. Czemu? Już się oswoił. Już? Już. Czekaj, tu jest ładna żabka. Którą masz? 60. Ale ja tutaj widziałam pełno baryonixów. Też to ty już z nim wracaj, tylko weź go na pasywne, żeby nic nie atakował. Wiem, ale to tego, no to jak chcesz jeszcze, to poczekamy na jeszcze jednego, chociaż nie wiem, czy jest sens. Znaczy nie, no ja tylko tak się przebiegnę tutaj bagnami. Tylko teraz jakoś muszę wejść tam na górę. Nie, nie musisz wejść na górę. Ola, ja nie znam aż tak tych terenów, nie? O, już biegnę do ciebie. Halo, Fiemia. Ja bym sobie pobiegł po swojemu po prostu. W sumie to tak pobiegnę i tyle, nie będę się bawił. No halo, no to czekaj na mnie. No to mam jednak czekać? No tak. No to czekam. Tylko gazu, bo mnie karma goni. No to no w tamtą stronę. To chodź i tyle. Gdzie ty pobiegłaś? No, kółko robię, żeby jakoś go zwolnić. Spoko, to ja biegnę w stronę wody jak coś, z rzutu raczej. No na ciebie już raptor i ten biegnie i karno. Spoko, są za wolne. Nie dobiegną do mnie, Baryonyx trzyma się blisko mnie. Więc... Widzę, on lekko, on szybszy od ciebie jest, nie? On jest podobnej chyba szybkości. No możliwe. Na spokojnie. Zaraz sobie z nim wrócę i tyle. Tap. O, ja jestem daleko za wami. Jaki różowy ślimaku, spoko. Jezu. Już zostaw te ślimaki. O Boże! Który masz? 15 krestie. Nie. Ale nie on ma... jest różowy. Przepraszam, nie mam przy sobie podręcznego ciasta. Ja tu przyjdę po tego ślimaka. Okej. Okay. Kumun. On jest różowy. Kumuny bej. Co ty tak wyrwałeś do przodu? Nie wyrwałem. Ja czekam na ciebie. Kulturalnie. I bez kappy. No dobra. Już? Mhm. Okej. Okay. To lecimy. Param, pam, 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 pam. Param, pam, pam. To będziesz coś śpiewał przez drogę? Param, pam, 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 param, pam, pam, param. Ty jesteś za nami? Jesteś za nami? O, halo, kupa. Halo, druga kupa? Co jest? Nie, teraz musiał sobie zjeść. To jest najlepsze, nie? Środek walki, on nagle... Sorry, muszę zjeść jedną jagodę. I tyle, no... Cóż, co zrobić? O, patrz, masz mewy. Może jakaś jest na fajnym poziomie, nie wiem.
Może przyjdziesz sobie oswoisz. 15. 20. Czyli same biedne. 20. Tup, 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 tup. Wszystkie sprawdziłam. Okej. Okay. Ja leczę z powrotem. No widzę, jestem za tobą. Tup, 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 tup. Fajny jest ten twój akus, taki czarny. Mhm, podoba mi się mega. Mi też się podoba. Ale twój też nie jest zły. Mój też nie jest zły. Biegnij śmiało przodem, nie? Ja i tak cię dogonię. No wiem. Więc to nie problemo. A Baryon jest jakieś duże ma obrażenia? Nie za bardzo chyba, nie? No, nie. Może trochę szkoda mniejsze trochę. Niż Karno, albo takie same jak Karno. A, czyli to takie po prostu Karno i tyle. Tak bez rewelacji bym powiedział. Ale mówiłaś, że jest dobre do zbierania czegoś, nie? Dobrze kojarzę, czy nie? O wielorybie mówiłam, że jest dobre. A, to o wieloryb, przepraszam. Baryonyx jest dobry do pływania. Widzisz, szybki jest na lądzie bardzo też. Daję radę, nie powiem. To od razu mu siodło strzelimy? Mhm. Jakieś dudu widzę chodzą. No jest całkiem szybki, nie wiem jak w wodzie jeszcze, o tam jakiś reksik w ogóle łazi na lewo, nie wiem czy widzisz. Ja widzę. Tu są pelagornisy i mewy. O Boże, ile ich tu jest, wszystkie będę sprawdzać. 60, 5, 25, tu jeszcze. Piąty i piąty. Piąty i piąty. Takie wysokie poziomy, że kurde. Ja bym brał. Najwyższy jaki widziałam to był chyba 75, nie? O, Pagomastax. Będzie chciał cię okraść. Pię. Łazi tam. O, jak on za tobą biegnie. Co? Dobra. Nie no, już na mnie próbował skoczyć, ale mu nie wyszło. No właśnie, wie, jak za mną, jak ja taki szybki jestem. Czy no, to co, że szybki mógł dalej biec za tobą? Nie no, biec mógł próbować, nie? Czekać na ciebie? Nie, śmiało biegnij, siodło od razu zrobisz. Okej, okay, nie ma problemu. To pobiegnę i machnę siodło od razu. Albo wiesz co, albo pobiegnę i machnę siodło. To brzmi jak dobry plan. To jest jakiś mew. Gdzie on jest? Najgorsze jest to, że te mewy są takie małe i ciężko... Je tego, 10, o kurde. No to grubo bym powiedział. Chcesz 10 poziom? Jak się oswoi, to będzie miał 15. Super. Ja, o, raptor. Raptor. Ja pobiegnę jeszcze tutaj plażą, zobaczę, może się jakieś zrespiły nawet na fajnych poziomach. Spoko, o Jezus. Innym wejściem sobie po prostu biegnę. Chwila, to nie tu jest wejście do... O Jezus. Dalej. Chodź, Baryonyx. A przecież zapominam, że to nie za tą skąd, tylko za tą. 25. Ruda mewa. Ruda mewa? To widzę, że ciekawie. Myślałem, że raczej szare, białe, a nie rude. No to była ruda. Dobra, ja już jestem w bazie. Dobra. 45. I piękny domek. Wow. Beautiful. Dobra. Pego. Baryonyx, znaczy, sobie tu zostań. Ja muszę sobie odblokować siodło na ciebie. Baryonyx. Tylko wiesz, jakieś ładne skraftuj. Znaczy, jakieś ładne. Ja postaram się najładniejsze skraftować, jakie tylko mogę, okej? Okay? Okej, okay. Nie mam problemu. Baryonyx. Skóra fiber. Właśnie, ktoś mi mówił, że w tych... Jak się zaznaczy, to można jakoś tego, wciągnąć surowce. Ktoś mi tłumaczył, ale nie wiem jak. Po prostu nie słuchałeś. Transfer toggle. Nie, no ktoś mi mówił, że można jakoś... A pool resources. Not enough resources. Okej, okay, czyli nie mamy tylu surowców tutaj. Okej, okay, czyli rzeczywiście można coś takiego zrobić z tego co rozumiem.
jeśli się zaznaczy. No cóż, Baryonyx, skóra fiber metal, okej. Chociaż metal na przykład tu jest, nie? Ale nie chciało. Może tutaj? Wróciłaś, Baryonyx, widzę. Baryonyx, rzutowała się. Nie, nie wróciłam jeszcze. A to ja stanąłem przy tym. Tup, 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 tup. Żadnych mew. Żadnych mewów. No, idealnie na tych, na ruinach. Dobra. To teraz tak, skóry trochę, skóry. I fiber. Tu nie ma fibru. No, parazał. Fibr, fibr, fibr. Tu też nie ma. Tu? Nie. Nie. To konia mnie atakują. Czemu ci konia atakują? No bo zablokował mój głupi parazaur i karno za mną biegł. Okej, okay. Widzę, że ciekawie. Dobra. Ciup, 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 ciup. Dobra. Powinienem już mieć na siodło. To idę ci skraftować najlepsze siodło na świecie, okej? Okay? Gdzie on jest? W sumie to bardzo rzadko się robi czerwona ta, czerwony zrzut, nie? Na tym. No, a no gdzie właśnie jest Baryonyx? Przed domkiem. A, tutaj. Dobra. Co tam, wchodzisz do domku? Nie, mewa wyrzuciłam. Nie, mewa wywalałaś. O to, a nie, to jest mój pistolet. Dobra. Cześć. Ejka. Proszę. O, mam wsiąść? No. Pod C coś ma? Pod C? O, takie, taka śmieszna animacja w sumie, takie, nie wiem, podgryzanie czy coś. Znaczy to jest wycie, nie słyszysz? A po... Mam cicho strasznie to. A prawy? Nie ma. Nie ma prawego. Czyli prawy tylko ma atak. Prawy chyba tylko w wodzie. No dobra, spróbuj biegać. O dobra, jest szybki. A woda? Masz tego? No daje radę. Na spokojnie. Widzę na spokojnie. Pobiegnę po zrzut. Ej, Ola, ale misia musisz jeszcze nakarmić. Nie mamy misia. No jak to nie? No tak to. No chciałaś oswajać tego. Chciałaś ostatnio karmić misia. Cicho bądź. Daj mi teraz przetestować, jeśli mogę prosić. Czekaj, czekaj, bo chcę zobaczyć, czy ten prawy działa w wodzie jeszcze. Prawy? Prawy? O! Okej. Okay. O! Okej. Okay. Dobrze wiedzieć, że coś takiego jest. Nie, no rzeczywiście, prawie nie działa na lądzie. Ale oko ma żółte. Kłap, kłap, kłap. Jeszcze oczy. Raz. Kłap, kłap, kłap. Kłap, kłap, kłap. Idę do wody. Nie jest jakimś bogiem prędkości, ale na pewno nie jest jakoś super wolny, nie? W tej wodzie. Na pewno się jakoś no, porusza. Na pewno jest szybszy od Megalodona. Jak wyczyścić sobie oczko wodne? Co nie? Bum! Bum! Widzę, spodobał ci się. I tu już nie można. Tu ostatni raz można. Bum! Proszę bardzo. Fajny jest całkiem. Nie ma co narzekać. Proszę bardzo. Jest całkiem fajny. Jest całkiem muszę, naprawdę muszę fajny. Muszę jeszcze jedną rzecz przetestować. Jaką? Teraz zobaczysz. Na nim czy co? Na nim. A on zbiera coś tego? Jeśli na przykład jakieś fibery czy coś? Chyba nie. Nie. Nie, nie. Nic, nic. Wiem, gdzie że jesteś? Meduzy gdzie na niego działają. Wiem, że meduzy na niego działają, więc ci się nie opłaca. O.
Dzięki, zwróciłaś mnie. O, sorry. Bo siodło zabrałaś. O Boże. Słodko wygląda. Pasują. Ty na każdego zwierzaka ostatnio zakładasz te uszka. Nie na każdego. Najlepsza była tapeciara. Tapeciara była najlepsza. Chyba tapeciara, nie pokazywaliśmy, co? Tapeciara rozwaliła. Na streamie było na pewno pokazane, więc... Ale tu pasują pewnie. Boże. Każdy ja bym je tutaj taki. Na brązowo zrobiła. Zawsze możesz mu tą czarną czapę dać, nie? Ten kapelusz taki. A to ślimak ma. Ślimor. Ale nie, nie mogę. Czemu? Bo musi być dopisek dino. Bo to na siodło się zakłada. A, no okej. Okay. No to cóż, w takim razie udało nam się oswoić Baryonyxa. Wyszło fajnie. Mamy kolejne stworzonko. Do pary co prawda jeszcze trzeba będzie tylko ogarnąć jakiegoś. No i cóż, tu będziemy też kończyć sobie ten odcinek. Mamy nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, oczywiście możecie zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Póki co, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. No i pa, pa. Pa, pa.